spotkanie w pierwszej lidze rozegrają bejsboliści KSB. Rywalem drużyny w sobotę o 13 na polach marsowych Stadionu Olimpijskiego będą Grabarze Skarbimierz. Faworytem konfrontacji jest drużyna gości, która w tym sezonie celuje w awans do ekstraklasy. Na razie Grabarze nie zawodzą. Dla Wrocławian jednak to potyczka z tych bardzo ważnych. Emocji więc brakować nie powinno. My nie mamy jeszcze pewnego miejsca w playoffach. Mam nadzieję, że w tym meczu sprawimy niespodziankę i wygramy z wyżej rozstawioną drużyną. Jeżeli się zakwalifikujemy do playoffów, to na pewno trafimy na Grabarzy z czwartego, nie z pierwszego miejsca. To będzie bardzo trudny mecz. Wydarzeniem soboty będzie oczywiście mecz naszej pierwszoligowej drużyny, ale oprócz spotkania o punkty w lidze, bejsboliści przygotowali także atrakcje dla najmłodszych. Bejsbolowy Dzień Dziecka, wielki piknik rodzinny, na który serdecznie wszystkich zapraszamy. Liczne atrakcje dla dzieci, gry i zabawy. Tutaj współorganizatorem jest organizacja charytatywna Rotaract Panorama. Sobota więc będzie pełna atrakcji. W niedzielę jednak też we Wrocławiu będzie się sporo działo. Znów w roli głównej bejsbol. Zapraszamy serdecznie wszystkie dzieci na boisko bejsbolowe imienia Stanleya Musiała za kortami tenisowymi, na rekrutację, na kamp, gdzie robimy nabór do drużyny młodzik i kadet. Najlepsi zawodnicy z drużyn młodzieżowych pojadą w sierpniu na obóz i na turniej we Włoszech, gdzie Klub Sportowy Bejsbol Wrocław wystąpi gościnnie po raz pierwszy. Zapowiada nam się bejsbolowy weekend w stolicy regionu. Tą informacją kończymy dzisiejsze wiadomości sportowe Sport Game. Dziękuję za uwagę i zapraszam oczywiście na jutro. Ja z Państwem spotkam się w poniedziałek. Do zobaczenia.